Witajcie. Wracając z pracy, odebrałam dwie paczuchy. Ostatnio u Eryki widziałam film z takiego otwarcia i sobie pomyślałam, że w sumie miałam całkiem niezłą przyjemność z oglądania takich rzeczy. Może i wy będziecie mieli. Dużo paczek od was dostaję, przesyłeczek różnych, różnorakich. Jeżeli wam się podobają takie filmiki, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, bo dla mnie, powiem wam, jest to takie bardzo, bardzo relaksujące i przy okazji będziecie mieli okazję również zobaczyć, cóż ja takiego dostaję, bo nie ukrywam, że jest sporo paczek, różnych przesyłek od was, moi kochani, gdzie dostaję różne próbeczki, różne odleweczki i część z nich jest testowana, część czeka na to testowanie, ale tak sobie myślę, może jeżeli powiem wam, cóż takiego ciekawego się w nich znajduje, zmobilizujecie mnie bardziej do testów i może są wśród nich zapachy, które już chcecie poznać na teraz. Co wy na to? Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach. I teraz zabieram się za otwieranie. Jedna przesyłka, jest to przesyłeczka bodajże chyba od Chanel. Była taka akcja, Marzena mi podpowiedziała, że rozdają próbki za darmo. No to zobaczymy, cóż to takiego jest. Ja już nie pamiętam, powiem wam szczerze. Przypuszczam, że większość z was już je ma. Ale co tam, zobaczymy. Oj, nie zdara ja. O, bardzo ładnie to wygląda. Kto dostał, kto dostał, kto dostał? To jest taka karteczka. To jest Chanel Chance. I to jest Eau Fraîche. Nowość Eau de Parfum. Chanel ma przyjemność zaoferować ekskluzywną próbkę nowego zapachu Chanel, może Chanel, Chance Eau Fraîche Eau de Parfum. To musujący zapach, kwiatowo-drzewny, intensywny przepływ energii i witalności. Świeża, a zarazem intensywna kompozycja. Odkryj pełną linię zapachów Chance na Chanel.com lub w najbliższym butiku Chanel. Ja was przepraszam za te moje blable, ale ja właśnie naprawdę świeżo wróciłam z pracy i jestem wykończona. Jeszcze przy okazji odwiedziłam panią fryzjerkę, troszeczkę podcięłam włoski, troszeczkę postopniowałam i właściwie wszystkie kobitki, które tam były, stwierdziłyśmy, że dzisiaj jest jakiś dziwny dzień, po prostu nas usypia. Jesteśmy śpiące, totalnie śpiące. Ja dzisiaj też taka śpiąca jestem. Tak to się prezentuje. O, wracając do clou. No i co? Wyciągamy. Ładnie zapakowane. No powiem wam, że pierwszy raz dostaję taką próbkę od Chanel. No i podoba mi się. Robi wrażenie. Ktoś mógł się przyczepić, że duże marnotrawstwo papieru. Słuchajcie, trochę luksusu nam się w życiu należy. Tak one wyglądają. To co? Testujemy. A co? Pewnie, że przetestujemy. Na żywo przetestujemy, sprawdzimy. Nałożę je sobie tutaj na rękę. Cytrusowo. Oj, bardzo cytrusowo. Piękne cytrusowe otwarcie. Bardzo świeże. Lekko słodkie. Świetliste, ale wcale nie słabe, wcale nie słabe. Jak gdzieś tam w pamięci mam stare Eau Fraîche i powiem wam, że tam było delikatniej. Faktycznie można powiedzieć, że jest to woda perfumowana. A teraz jakby, słuchajcie, jeszcze bardziej przybierała na mocy. Jeszcze mocniej ją słyszę, jeszcze bardziej intensywna się robi, tak jak była podkręcona, jakby ktoś ją podgrzewał, te wszystkie olejki na moje ręce. Nawet troszeczkę, słuchajcie, zahacza o męskie wody kolońskie. Tą swoją mocą. Bardzo intensywny zapach. O, tutaj... Tą swoją poprzednią wersją jest niewiele wspólnego, jeżeli chodzi o moc. Przynajmniej na razie. Wrócimy do nich później. I dostałam paczuchę od mojej kochanej Violetki.
Zobaczycie, same sobie tutaj wysyłamy, przesyłamy. Najpierw im otworzę, a potem Wam opowiem. Wszystko Wam opowiem. To najpierw muszę się dobrać, bo Violeta zawsze bardzo mocno pakuje te paczuszki. Dzisiaj jestem trochę zaskoczona, bo mniej tej taśmy dała, ale to dobrze. Ja lubię, jak jest dobrze zapakowane, nie lubię, jak coś tam się dziwnego z tym dzieje. I ten kartonik też jest taki trochę inny, więc zobaczymy, czy go ogarnę łatwo, czy będę się kompromitować tutaj. Majcherek, jak widzicie, jest. O, i zaczyna mnie w nosie kręcić. Tak, sezon alergiczny u siebie uważam za otwarty. Zaczął się już proces gnilny liści. I tak to wygląda. No, całkiem zgrabnie mi poszło z tej strony. Teraz zobaczymy z tej. Och. Moja droga! Zapakowany bardzo mocno. Oczywiście pewnie jest jakiś magiczny sposób otworzenia tego patentu twojego. Na pewno jest, ale oczywiście ja go jeszcze nie odkryłam. A, z tej strony, proszę Państwa. Dobrze, oto miś. Z tej strony to się otwiera. Jeszcze muszę mocniej, bo się nie przecięło. Macie radochę, czy nie? Czy Was nudzę teraz? Jaka cia majda, tyle flakonów otwiera, tyle perfum otwiera, sobie nie może poradzić z kartonikiem. Bo tam jest inny. Matko Boska, ja zmasakruję go. Słuchajcie, ja go po prostu rozerwę. Urwę rozerwę. Nie, no to miało wyglądać zupełnie inaczej. Ale jak Wam powiedziałam, dzisiaj jest ciężki dzień. Kawa nie pomogła. Mamy groszki. Groszki wysypuję. Idźcie sobie, sio. Próbeczki zapakowane tutaj. Tutaj mamy coś takiego. Mnóstwo próbeczek. Mnóstwo odleweczek. Tutaj mamy... perfumy. Jeszcze coś tutaj się znalazło. Och, będę potem kopać w tym. Dobrze. Co ja tutaj mam? Kochani, mam tutaj zapach, który mi się spodobał z próbki. I zaraz Wam pokażę jaki. To jest tester. 125 ml pojemności, jak widać, używamy, ale to nic. Ja go zapragnęłam mieć, dostałam świetną cenę od Violety. Ja Was kiedyś namawiałam, żebyście robili u niej zakupy, tak to nazwę. I słuchajcie, korzystam. Tak się on prezentuje. Zobaczcie, całkiem jeszcze dużo tego płynu jest. Mówię, one mi się niesamowicie spodobały. Minionego lata je używałam dosyć często i świetnie ze mną współgrały. Miały świetne parametry. Mam nadzieję, że ty też będzie wszystko w porządku. Mój pierwszy dzimiczu, tak naprawdę. Jestem podekscytowana. Aż mam ochotę zrobić ten inicjalny psik na drugą rączkę, a co? Dajemy. Zobaczymy przy okazji, jak buteleczka się trzyma tutaj tak ładnie. O. O tak. Jestem na wielkie tak. Och. I już jest mój. I będę się nim cieszyć i będę go używać. Często, gęsto. Tak. Jimmy Choo, I want Choo. No i teraz zobaczymy, co tutaj jest. Jest jeszcze. Część rzeczy powinnam znać, część nie. My sobie wysyłamy próbki zapachów, takich, się śmiejemy, czopki. To są takie próbki tak naprawdę do badania bodajże krwi. Są zamykane, mają dosyć szerokie tutaj te wnętrza. Zawsze jest problem i zabawa z otwieraniem tego.
bo czasami zdarza się, że one gdzieś tam wyciekają, przeciekają, ale cóż, powiem Wam, że są dużo tańsze niż fiolki metalowe. Dobrze dzisiaj, Aga, metalowe, mogą być metalowe, szklane. Tylko mówię, ona zawsze to tak lubi zabezpieczyć bardzo mocno, a ja zawsze wyglądam tak, jak właśnie w tej chwili. Tak, to wygląda wiele, tak, kiedy ja próbuję otworzyć od ciebie. O, ściągnęłam z tym kapturkiem. Co to jest? Sabrina, o matko. Carpenter, chyba Sweet Tooth. Słodki ząb. Na paluszek. Dru. I tu, na rączkę. O! Wanilia. Ale nie tylko wanilia. O, będzie testowanko. Będzie testowanko. Ja potem sobie tutaj to ogarnę. To tu. No. Czyżbyś chciała mnie pokusić, koleżanko? Czy ty zostałaś skuszona? Buzia się uśmiecha. Dobrze. To teraz słuchajcie, pójdziemy tutaj. Co mam tu? Duża odlewka. Job. Wow. Woda perfumowana, ale intens. Och, ja się zgapiłam. Bardzo chciałam ten zapach, ale się zgapiłam, bo się okazało, że on jest chyba wycofany. W każdym razie cenę ma kosmiczne. Trudno. Dobra, nakładamy. No tak. To było to. To było to, słuchajcie, co ja szukałam. Wszędzie widziałam Job Intense, ale czy Job? Wow. Dla mężczyzn. A to o te chodziło. O te chodziło. Pieprzne. Bardzo aromatyczne. Takie balsamiczne. Takie idealne na jesień. Jeżeli ktoś z Was je ma i zapomniał o nich, koniecznie musicie je wyciągnąć, bo są po prostu rewelacyjne. Tak, to było to. To było to, co ja szukałam. Ale mam całe 10 ml i będę z nich korzystać. Tutaj z kolei jest taka seria. Violetka mi o nich mówiła. Independence, Warszawa. I to jest zapach, który się nazywa Hollywood. Tak to wygląda. Nie wiem, czy to tak przychodzi. Wydaje mi się, że tak. Ma całą seryjkę. Jest bodajże marka niszowa, polska marka niszowa. Oj, świetnie schodzi. I sobie tutaj na paluszek, bo z tymi małymi to ja lubię, słuchajcie, wszystkie palce zawsze być obsmarowane. Z tymi igiełkami. I zobaczymy, cóż to takiego jest. Nie wiem dlaczego, ale zaraz na samym początku mam skojarzenie z męską wodą kolońską. Taką dobrą męską wodą kolońską. Intensywną. Tutaj musi być pewna doza cytrusów, może bergamotki, tej cierpkiej skórki pomarańczowej, boże, cytrynowej, bo bardzo mocno ją wyczuwam. Ja nie znam totalnie nut zapachowych. Słuchajcie, nie przygotowałam się z tego. My rozmawiałyśmy, co ona tam mniej więcej będzie wrzucała, ale oczywiście pamięć jest krótka i ulotna. Kojarzyłam tylko, że coś takiego może się pojawić, tak? I tamte inne rzeczy. Pozwólcie mi się odnaleźć, bo zrobiłam tutaj spory bałagan u siebie. Właśnie, przerzucam różne rzeczy. O, tu. Zobaczcie, jak zapakowane. Teraz muszę się do tego dobrać. Mam. I cóż jest tutaj w środeczku? Tutaj w środeczku jest. Okej. Wiem, co tutaj jest. To jest ten zapach, który dostałam w próbce razem z Rare Passion. I to była ta teorema.
Tam, gdzie miałam problem z przeczytaniem, Rubroka, w każdym razie. Tak, to jest ten? Poczekajcie, chyba, że coś mylę teraz. I to jeszcze przy Was na wizji teraz. Kliknijmy. Tak. To jest, słuchajcie, zapach, który bardzo, bardzo mi przypomina My Way. I o nich na pewno będę Wam opowiadała, ponieważ prosiliście, żeby zrobić ich pełną recenzję. Mam, przetestowałam i bardzo pozytywny odbiór jest, więc i nazwijmy to recenzja pozytywna będzie również. Ale poczekajcie troszkę. I kolejny. Pascal Morabito Purple Ruby. Woda perfumowana, nie wiem, zapach chyba, który też już nie jest zrobiony. W każdym razie też miałam odleweczkę od niej. I słuchajcie, w związku z tym, że te odlewki tam są, od czasu do czasu po któreś sięgam. Sobie ostatnio psiknęłam, mówię, wow, ale ty jesteś mocarz. Ależ tam jest piękna wanilia. I słuchajcie, jeżeli nie znacie tego zapachu, jeszcze raz wam mówię. Pascal Morabito Purple Ruby, woda perfumowana, koniecznie musicie się im przyjrzeć, bo jest w nich coś intrygującego, jest w nich taki języczek uwagi, jest coś takiego, że macie ochotę po nie sięgać i ja po nie sięgam ostatnio bardzo, bardzo często, także całkiem możliwe, że się pojawią również w ulubieńcach miesiąca. No i dostałam od niej kolejną odlewkę, także super. I to chyba byłoby wszystko, nie wiem, Wioletka, tutaj już nie będę, dziewczyno, kombinować, mieszać. Tak mi się wydaje, bo my regularnie do siebie wysyłamy różnego rodzaju paczuszki. Kiedy ona coś poznaje, to mi wysyła. Kiedy ja coś poznaję, wysyłam jej. Jeżeli coś tutaj jest, to na pewno Wam albo napiszę, albo wspomnę innym razem. Teraz jednak chciałabym wrócić do tego gagatka tutaj. Chanel Sens Eau Fraîche Eau de Parfum. Dalej projektuje? Dalej cytrusowe? Może już nie ma tego rysu wody kolońskiej, męskiej, ale na pewno jest to zapach przyjemny, odświeżający. Już nie ma tej początkowej słodyczy. Jest ciekawy. Słuchajcie, no mam próbkę. Ona jest dosyć duża. Więc na pewno będę testowała, jak tylko zrobi się ciepło, będę je chciała sobie sprawdzić. Przepraszam, jakiś tak mi coś w gardle przeskoczyło. Do czego, o czym mówiłam? Aha, o tym, że będę chciała je sprawdzić. Od Chanel. Chciałabym powiedzieć, że nic nie mam i bym okłamała Was. Ale nie z premedytacją, bo zapomniałam, że mam Coco Mademoiselle. Też od Violety kupione. Też. Także polecam Wam to źródełko. Jeżeli macie ochotę odświeżyć swoją garderobę albo sprawdzić jakieś, nie wiem, próbeczki albo odleweczki, ona ma, słuchajcie, prawdziwy magazyn. Ja przy niej to jestem taka szara myszka perfumowa. Ma na pewno naprawdę dużo ciekawych, interesujących zapachów. Zresztą niektóre z Was już się o tym przekonały, prawda? Nie wiem, czy mogę mówić po imieniu, ale wy wiecie, o kim ja mówię. Dobrze. Jimmy Choo jest piękny. O, jaki on jest piękny. Jak pięknie będzie noszony. I teraz tu. To jest ten zapach niszowy na paluszku. Też jest ciekawie. No i tutaj mamy tą skomplikowaną, długą nazwę, która pachnie bardzo podobnie do My Way. Tak to wygląda. Nie wiem, czy Wam się podobało, czy nie. Przepraszam z góry za. A to jeszcze? A, Sabrina. A Sabrina gdzie była? Chyba tu była Sabrina. Przepraszam Was za to zamieszanie z otwieraniem. Ten taki delikatny. Mieliście się zrelaksować. Nie wiem, czy Wam wyszło. Mi wyszło bardzo dobrze. Humor mi wrócił, nastrój się poprawił. Ale i tak mam wrażenie, że zaraz się położę na pół godzinki. Sobie po prostu. Jak to mówią? Przytnę komara, żeby się zresetować i zrelaksować.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz pamiętajcie, czekam na komentarze, czy Wam się podobają takie otwierania, takie na żywo. Dajcie mi znać. Buziaki.